Mecenasem magazynu Dasz Bór jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor marka Blazer, producent modelu R8. Na program zaprasza Państwa sponsor, producent odzieży myśliwskiej Jagdhund. Końcówka października to ostatni czas, żeby zapolować na Daniele w czasie bykowiska. Jesteśmy kolejny raz u naszego przyjaciela Tomka i mamy nadzieję przeżyć niezapomniane chwile w tym wspaniałym miejscu. Bykowisko, czas zacząć. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu łowieckiego Dasz Bór. A więc startujemy. Podobnie jak w ubiegłym roku, wybraliśmy się na bykowisko do naszych znajomych w kole łowieckim numer 21 Drop Gostyń. Przepiękna okolica, niesamowite widoki i bardzo ciekawe ukształtowanie terenu, a także bogate w daniele łowisko. Wszystko to sprawiło, że gdy tylko znaleźliśmy chwilę czasu, wyskoczyliśmy na polowanie. Naszym przewodnikiem kolejny raz został Tomek Pilch, dzięki któremu pan redaktor wykorzystał szansę na swojego pierwszego byka Daniela. Rok temu byliśmy jeszcze całkiem zieloni w sztuce polowania na Daniele. Dziś wiedzieliśmy już, czego możemy się spodziewać, przyjeżdżając w te strony. Ale jak to bywa na polowaniu, nie zawsze wszystko uda się przewidzieć i chyba dobrze, bo dzięki temu każde wyjście do lasu jest inne, ekscytujące. Przemek z Tomkiem już przemierzają ścieżki podgostyńskich lasów, ostrożnie stawiając stopy na pełnym gałęzi podłożu. Szybki marsz zwiastuje, że czasu do końca dnia nie zostało już wiele. Słuchaj, powiedz mi, na co dzisiaj w ogóle możemy polować? No, dzisiaj zapolujemy na byka Daniela w drugiej klasie wieku. W drugiej klasie wieku, a więc co ten byk musi mieć na głowie? Żeby nadawał się do odstrzału, musi być w wieku co najmniej 5 lat. Nie powinien mieć pełnych łopat, czyli łopaty tak zwane selekcyjne, przynajmniej jedną z zatoką powyżej połowy łopaty. Czyli już wiemy, czego szukamy. Czy to będzie łatwe? Czas pokaże. Dobra. Nie przypuszczam. Jak zwykle na polowaniu nie ma nic pewnego. W związku z tym, że słoneczko już powoli nam się chowa, idziemy dalej. Podejść tego byka, który nam tam się odezwał. W międzyczasie spróbujemy gdzieś zamontować fotopułapki, które mamy ze sobą, a nóż widelec będziemy mogli poznać mieszkańców tego terenu troszeczkę bliżej, kiedy nas tutaj nie będzie. Wybierając się na polowanie, zabraliśmy ze sobą sprzęt do dyskretnego podglądania mieszkańców lasu. Fotopułapki udostępniła nam firma SpyOptic, która to jest specjalistą w doborze tego typu zabawek ułatwiających życie naszemu operatorowi. Pozostało tylko znaleźć dobre miejsce i zapolować szpiegowskim okiem na tutejszych bywalców. Zakładamy naszą pierwszą fotopułapkę. Zaraz będzie gotowa do użycia. Tak naprawdę na razie filmuje nas, ale później będzie mogła sfilmować Daniele poruszające się na tej ścieżce. Ma szerokokątny obiektyw i nagrywa w jakości HD. Las o tej porze roku mieni się wszystkimi kolorami, a to wymaga od myśliwego, by choć trochę zamaskować swoją sylwetkę. Tomek i Przemek w swoich ubraniach z kamuflażem dopasowali się prawie idealnie do panujących warunków. W oddali słyszymy byka. Tak, to jest mały problem, bo trzeba ładny kawałek nadrobić, żeby do niego dojść. Ale no, spróbujemy. Może akurat się uda. To akurat mamy spacerowiczów. Czyli w czasie polowania też przeszkadzają nam ludzie.
No ale las jest dla wszystkich i musimy niestety brać na to poprawkę, że możemy spotkać tutaj Państwa, którzy spacerują w czasie, gdy my polujemy. Nieoczekiwane przez nas spotkanie ze spacerowiczami było całkiem sympatyczne. Na pytanie, co tu robimy, odpowiedzieliśmy, że kręcimy. Magazyn łowiecki Dashboard. A to oglądamy nieraz właśnie. Taka odpowiedź potwierdza tylko to, że oglądają nas nie tylko myśliwi. Rozmowa ze spacerowiczami była bardzo sympatyczna. Państwo potwierdzili nasze spostrzeżenia, że to ulubione miejsce Danieli, które zamieszkują ten teren. Często są tu przez nich widziane i słyszane. Goniący nas czas nie pozwolił nam na dłuższą pogawędkę. Dobra, my lecimy dalej. Miłego wieczoru. Każdy poszedł w swoją stronę. By nie przeszkadzać drugiej ekipie, Tomek i Przemek szybkim marszem próbowali nadrobić spędzony na rozmowie czas. Już po chwili trafiają na pierwszego beczącego byka. Trochę niczym polowanie w górach. Idziemy na razie dołem. Przed nami jest górka, a na tej górce Daniel, który co chwileczkę się odzywa. Musimy troszkę przyspieszyć, bo słońce już zaszło i zostało nam niewiele światła, aby sfilmować i podejść i dobrze rozpoznać byka. Przyspieszenie opłaciło się, bo naszym oczom ukazał się piękny byk, który na szczycie wzniesienia pośród drzew przepięknie beczał. Co chwilkę przemieszczał się niespokojnie, zaganiając łanie i nie pozwalając nam dokładnie określić swojego wieku. Być może spowodował to lekko kręcący wiatr, a może przeczucie, że jest w ukrytej kamerze. Aby uspokoić nieco sytuację, Przemek postanowił pogadać z tym jegomościem i za pomocą wabika odrobinę zmniejszyć jego obawy. Oczywiście to poskutkowało i panowie ucięli sobie małą pogawędkę. Niestety okazało się także, że ten byk nie nadaje się do odstrzału, a szkoda. Cały ten teren jest usiany ścieżkami, po których te Daniele poruszają się non-stop. Robi się już trochę ciemno, więc może się nie udać już dzisiaj podejść jakiegoś byka. Natomiast mamy jeszcze jedną fotopułapkę. Nie wiem, czy gdzieś tutaj jej nie założymy po to, żeby... Chyba nawet drzewo jest znaczone przez byka po roże. O właśnie. Tomek, pokaż nam to drzewo. Tak mi się wydaje, tylko nie wiem, czy to jest światło, czy... Drzewo w tym miejscu, gdzie jesteśmy, jest poznaczone przez byka. Wycierał tutaj po rożę. Teraz spojrzałem wszystkie, w koło. To jest jego teren. Słuchajcie, jesteśmy na szczycie górki. On tutaj siedzi jak pan i władca na czubku świata i widzi dookoła swoje haremy, najprawdopodobniej, które zagania tutaj i później tu się dzieje. Oj, dzieje się. Dobra, ale... Przemek, szkoda czasu, montujemy tą kamerę. Dobra, gdzie ją zamontujemy, Tomku? A zatem kolejny sprzęt do inwigilacji Danieli zostaje w lesie. Panowie wprowadzają jeszcze ostatnie korekty ustawień i sprawnie umieszczają fotopułapkę na drzewie, licząc na jakieś fantastyczne trafienie. Chwilka zamieszania i już widzimy, że fotopułapka działa. Kolejna fotopułapka na miejscu. Jutro sprawdzimy, czy coś udało się złapać. Teraz, w związku z tym, że musieliśmy już przełączyć się na podczerwień, drałujemy, bo my jeszcze coś widzimy. Kamera już będzie widziała coraz mniej, więc teraz na pole, gdzie jest jeszcze jasno. Przemek z Tomkiem schodzą ze wzgórza, na którym obserwowali wspaniałe obrazki bekowiska i po cichu udają się w stronę miejsca ostatniej szansy na wieczornego Daniela. Idziemy teraz na łąkę, która jest przed nami, na pole, które jest przed nami. Wychodzimy tam dlatego, że te Daniele wychodzą wieczorem właśnie na to pole pożerować sobie. Uciekają z lasu, są bezpieczniejsze, bo jest mniej ludzi tutaj w okolicy. A w związku z tym, że my tutaj już też nic nie widzimy, tam będzie łatwiej nam rozpoznać. Musimy trochę przyspieszyć, więc gońcie za nami. Gonimy, gonimy, gonimy.
Wieczorny las rozbrzmiewa wieloma dźwiękami, ale najważniejsze dla naszej ekipy jest to, że wciąż słyszymy odzywające się Daniele. Szybki marsz zamienia się w spokojny chód. Gdy docieramy do skraju pola, to okazuje się całkiem puste. Jednak ta pora to ulubiony czas początku nocnego żerowania Danieli i innych dzikich zwierząt. Już po chwili widzimy pierwszego bywalca tego miejsca, pana Chytruska. A dosłownie po 3 minutach na polu pojawiają się także spodziewane Daniele. Ostrożnie wyglądamy zza stogu, by nie spłoszyć chmarki. Wnikliwa obserwacja potwierdza także to, że byki na żerowisku pojawiają się jako ostatnie. W końcu teraz w głowie mają co innego niż nawet najlepsze jedzenie. Tomek twierdzi, że przy tej chmarze trzyma się też taki byk, który nadaje się do odstrzału. Na razie go nie widzimy, a niestety zmierzcha się coraz bardziej. Na polu jeszcze widzimy całkiem nieźle, natomiast no, kamera już będzie widziała całkiem słabo. Liczymy na to, że wychyli się ta chmarka troszkę dalej. Niestety ciągle przejeżdżają tu jakieś kłady, przebiega ktoś uprawiając jogging. Nie mają łatwo tutaj w tej okolicy myśliwi. Muszą liczyć się z gośćmi w tym lesie. I nie tylko. A to powoduje, że polowanie, zwłaszcza o zmierzchu, jest niebezpieczne i wymaga bardzo dużej ostrożności i dokładnego, kilkukrotnego sprawdzenia terenu. Zresztą lornetka cały czas jest przy oczach każdego z panów myśliwych. Przemek na dzisiejsze polowanie zabrał także dodatkowy sprzęt ułatwiający obserwacje. Kolejną zabawkę, którą zabraliśmy na dzisiejsze polowanie, to mały podręczny termowizor, kamera termowizyjna, która pozwala znaleźć zwierzę, które może leżeć pod lasem, a nie widzimy jej dobrze w lornetce. Słuchajcie, mieści się w kieszeni. Super sprawa. Mała bateryjka, odpalamy i za chwileczkę będziemy widzieli, ile jest tych Danieli tak de facto. Chwilka na kalibrację ustawień i już Przemek wypatruje ukrytych tubylców. Ten mały sprzęt amerykańskiej firmy ATN to fantastyczny pomocnik myśliwego. Dzięki niemu z bardzo dużej odległości, bo nawet 500 metrów, jesteśmy w stanie stwierdzić, że na naszym przedpolu znajduje się zwierzę wielkości zająca. Tu możemy śmiało dojrzeć wszystkie Daniele. Choć termowizor pozwala nam wykryć obecność zwierzyny, to z jej dokładnym rozpoznaniem bywa już różnie. Widzimy głównie kontury sylwetki, a wszystkie cechy anatomiczne możemy zobaczyć jedynie z małej odległości. Naprawdę piękna chmara. Niestety byk, który miał się pokazać, się nie pokazał. No ale cóż, słuchajcie, tak bywa na polowaniu. To jest nasze pierwsze wyjście. Tak naprawdę zawsze jest tak, że pierwszego dnia zaznajamiamy się na nowo z łowiskiem. Patrzymy, jak to wszystko wygląda. No i dopiero drugiego dnia staramy się coś upolować. Mamy nadzieję, że jutrzejszy dzień, jutrzejszy poranek, jutrzejszy wieczór przyniesie jakieś ciekawe rozwiązanie. Tom. Też tak myślę. Słuchaj, jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. Daniele, ale jest pełnia. Dziki też macie? Więc powiem ci, w miejscu tutaj, gdzie jest bekowisko, nie odbywa się w całym naszym obwodzie, tylko w takiej, powiedzmy, 1/3 obwodu. I raczej te dziki się wynoszą, ale ogólnie też jest bieda w tym roku z dzikami. Czyli dzików jest mniej? Dzików jest mniej, a na czas bekowiska po prostu się wynoszą. A powiedz, czy... Takie ja mam zdanie na ten temat, bo dziki znikają, pojawiają się powiedzmy w drugiej połowie listopada w tych miejscach, gdzie jest bekowisko. No Daniel jest takim natrętem, nie lubią go inne zbytnie zwierzęta, on jest taki pewny siebie, wychodzi, zachowuje się głośno, one są, Daniele, w ogóle łańki są mniej ostrożne, mają taki krótszy ten dystans bezpieczeństwa, pozwalają się trochę bliżej podejść. Dokładnie, tutaj też Daniele są przyzwyczajone do ludzi, bo tutaj trochę ludzi krąży, nie? I jeszcze nie polujemy na łanie i cielęta, więc one jeszcze się nie boją. Słuchajcie, tyle na dzisiejszy wieczór. Zobaczymy, co przyniesie ranek, więc my idziemy do samochodu zaplanować jutrzejsze wyjścia, przedyskutować, co jutro możemy zrobić i w jakim miejscu jutro rozpoczniemy polowanie. Więc tymczasem. Wieczór mamy zatem zaliczony. Jedziemy na kwaterę, by chwilkę odpocząć, by potem rano wrócić na poszukiwania selekta. Wczoraj skończyliśmy po ciemku i tak jak obiecaliśmy, dzisiaj wczesnym rankiem jesteśmy już w łowisku, żeby poszukać naszych beczących Danieli. Co mi z tym bekowaniem? Beczących Danieli, bo to nie tokowisko, a bekowisko. Tomek, na razie jesteśmy tak na skraju lasu, jest cicho.
Prawdopodobnie albo nie słyszymy, albo nie ma ich w tym miejscu, ale obstawiałbym raczej, że nie słyszymy ich jeszcze. Czyli gdzieś mogą być na polu i za chwilę pewnie będą schodzić z pola, przeniosą się do lasu. Dokładnie tak. Czy bekowisko trwa cały dzień? W szczycie tak. A jak mamy teraz? Już mamy szczyt, no, czy jeszcze... taka końcówka szczytu, bym powiedział. A, końcówka szczytu. Czyli jesteśmy rzeczywiście w ostatniej chwili. Dokładnie. Bekowisko rozpoczyna się kiedy? To zależy od warunków, ale z początkiem października już Daniele zaczynają beczeć. Szczyt przypada tak po 15-20 października. Mhm. Czyli idealnie. A jeszcze, że pogoda nam sprzyja, no, bo jest pięknie, utrzymała się taka sama, więc jest bardzo duża szansa, że znowu spotkamy Daniele, no i będziemy musieli wybrać jakiegoś ciekawego. Myślę, że nam się uda. Po takim wstępie jesteśmy jeszcze bardziej ciekawi, jak będzie wyglądało to poranne polowanie. Temperatura otoczenia jest niska, bo Przemek uzbroił się nawet w rękawiczki, ale temperatura poszukiwań Daniela z każdą chwilą rośnie. By nie uronić nawet odrobiny z tego polowania tak wczesnym rankiem, gdy jest jeszcze szarówka, nasza kamera wciąż pracuje w trybie podczerwieni. Po kilku minutach marszu spotykamy pierwszego Daniela. Młody byczek stanął nam na drodze. By go nie płoszyć, postanowiliśmy poczekać, aż sobie pójdzie. Ale niestety okazał się bardzo zainteresowany naszą ekipą. Młody byk w pierwszej klasie wieku idzie sprawdzić, kto stoi na drodze. Przygląda się nam. A my przyglądamy się jemu. Ciekawskie. Taki guzikarz, nie? Czy to jest poprawna nazwa? Oczywiście, panie redaktorze. Pierwsze poroże młodego byka Daniela może być właśnie w formie guzikarza, czasem szpicaka. Jeśli jest to drugi rok życia takiego osobnika, to jest to forma selekcyjna i można dokonać odstrzału. Szpicaka natomiast tylko wtedy, gdy poroże jest wyjątkowo krótkie, poniżej 12 cm. Choć ten osobnik mógłby zostać przez nas ujęty, to jednak, by nie robić hałasu, spokojnie go obserwujemy. Szukamy innego trofeum. Zrobiło się już odrobinę jaśniej, więc nasza kamera już rejestruje obraz w normalnym trybie. Tomek i Przemek postanowili jeszcze raz sprawdzić miejsce, gdzie wieczorem wyszła cała chmara Danieli, licząc na spotkanie z selekcyjnym bykiem. Wróciliśmy do miejsca, gdzie wczoraj zakończyliśmy polowanie. Były Daniele na polu. Tomek, co robimy dalej? Więc przejdziemy, zaczął się odzywać byk po drugiej stronie tutaj i spróbujemy go tam podejść. Niestety byki w czasie bykowiska na żer wychodzą ostatnie, a z pola schodzą pierwsze, by nie tracić zbyt dużo czasu na mało ważne w tym okresie posilanie się. Przemieszczamy się po lesie, ciągle nasłuchując beczenia Danieli. Las o tej porze roku jest przepiękny, kolorowy. Ten las, w którym dziś polujemy, szczególnie upodobały sobie Daniele, a to za sprawą kasztanów, które są ich przysmakiem. Ale także i dlatego, że jest tu dużo górek, dolinek, wąwozów i łatwo gdzieś się ukryć. Coś poruszyło się między grodzeniami. To tylko sarna. No ale lornetka szybko powędrowała do oczu pana redaktora, by jeszcze raz dokładnie sprawdzić okolice. Teren okazał się czysty, więc ruszamy dalej, by na naszej drodze spotkać rowerzystę w środku lasu zamiast Daniela. Już dłuższą chwilę przemieszczamy się po lesie i cały czas jest cisza. Ale widzimy, że Daniele tutaj gdzieś są. Minęliśmy kilka dołków rujnych, które są ewidentnie zruszone, więc Daniele musiały tutaj być w nocy. Natomiast jest cisza i ta cisza trochę nas niepokoi. Gdzieś one się zaszyły. Dlaczego nie beczą? Nie wiemy, ale spróbujemy je znaleźć mimo wszystko. Najpierw może na słuch, a jeżeli to się nie uda, to będziemy je podchodzić po to, by znaleźć tego właściwego byka. Co wcale nie musi okazać się proste. Leśne ostępy i cisza nie pomagały w znalezieniu celu naszej wyprawy. Na dodatek polujemy na wyjątkowo ciekawskie zwierzęta. No, patrzy, jakby chciała powiedzieć: panowie, tędy sobie nie przejdziecie. Jak tylko ruszycie w moją stronę, to wszystko zamelduje reszcie chmary. Kiedy tu podchodziliśmy, najpierw zobaczyliśmy łańkę. Patrz, kurde, jak to za nami kuka. Widzisz ją?
Widzisz ją? Tak, widzę, stoi w krzakach. Kiedy tu podchodziliśmy, łańka z cielakiem stały przy płocie. Teraz cały czas przy płocie ogrodzeniu stoi łańka, która na nas patrzy. Tak jakby to była czujka swego rodzaju, która nas obserwuje. Ledwo widać jej głowę. Natomiast usłyszeliśmy też byka, który się odezwał. Widocznie tam w dołku gdzieś jest z całą chmarką. Nie możemy się teraz zbytnio poruszyć i ruszyć do przodu, bo ta czujka stoi na nas, patrzy. Chłopaki muszą więc zmienić plan podejścia beczącego Daniela. Powoli odchodzą, sprawdzając, czy nadal są pod obserwacją. A łańka jeszcze pilniej sprawdza, czy aby na pewno już sobie poszli. Wy tego nie czujecie, ale w tym miejscu jest charakterystyczny swąd. Taki zapach byków Danieli, które właśnie mają bykowisko. Zapach jest bardzo ostry, nieprzyjemny, więc te zwierzęta są gdzieś w pobliżu. Ewentualnie były, ale naprawdę, gdyby telewizja mogła przenosić zapachy, to większości osób ten zapach mógłby zepsuć przyjemność z oglądania przepięknych zwierząt, jakimi są Daniele. Przemek jednak miał nosa, bo rzeczywiście na naszej drodze spotkaliśmy byczki. Kiedy dochodziliśmy tutaj, zobaczyliśmy dwa byki, które stały między drzewami i łańkę. Okazało się, że jeden z tych byków to bardzo młody, który odszedł sobie. Natomiast za chwileczkę na drogę wybiegł kolejny byk, który bardzo wyglądał nietypowo. Miał na porożu całą masę worków. Jutowych chyba, Tomek. Tak, dokładnie. Taki przybrał, można powiedzieć, miejski kamuflaż. No właśnie. Wydawało się, jakby miał nałożoną trawę, a to nie była trawa, tylko były worki jutowe. Także no, Daniele lubią różnego rodzaju przysmaki. Dokładnie. Sznurek do snowu miał z nauki, tak, więc worek jutowy bardzo podobny skład ma, więc prawdopodobnie zabrał ze sobą troszeczkę jedzenia. Pewnie na drugie śniadanie. My jednak o śniadaniu jeszcze pomyśleć nie możemy. Cały czas przemieszczamy się po lesie, nasłuchując i wypatrując interesujących nas Danieli. Przemierzamy las coraz szybciej, bo dzień rozpoczyna się na dobre i mamy już późny poranek. Co chwilkę trafiamy na swej drodze łańki, które odrobinę nas spowalniają i musimy zmienić nasze ścieżki podchodu. I czasem wdrapać się na niezłą górkę, by sprawdzić, kto ukrywa się na jej szczycie. Tym razem jednak nie ma tam interesującego nas byka Daniela. Kolejny już raz zmieniamy miejsce i... Kolejne krosowe podejście. Chyba w tym roku jestem skazany na góry. Góry były w Namibii, w Norwegii, a teraz są w Polsce. Mimo, że jesteśmy w środkowej Polsce, na nizinach. Ale nie o tym rzecz. Doszliśmy do miejsca, gdzie jest kolejny dołek ruiny. Ale nie jest jakiś świeży. Chociaż ziemia jest zruszona. Może tylko leżała tutaj łańka, niekoniecznie byk. Chociaż te połamane gałęzie mogą świadczyć o czymś innym. O tym, że są tutaj Daniele i jesteśmy w ich ulubionych miejscach. Są tu także inne znaki pokazujące nam, że Daniele często przemieszczają się i dlatego trzeba nieźle się nachodzić, by je wytropić. Choć teren jest tutaj przepiękny, widoki są naprawdę super, to miejsce, w którym się znajdujemy i ta ścieżka, na której stoję, to nie jest ani trasa rowerowa, ani trasa przeznaczona do wędrówek dla ludzi. Ta autostrada, jaką wydeptały Daniele. No to musimy uważać, by nie zostać potrąconym przez rozpędzonego Daniela. Kolejna wspinaczka zakończona sukcesem, bo widzimy na szczycie wzniesienia kolejnego byka, który również jest nie do strzelenia. I taka historia powtarza się kilkakrotnie. Byków do końca porannego wyjścia widzieliśmy jeszcze kilka, jednak żaden nie nadawał się do odstrzału. Przed południem postanowiliśmy zakończyć poranny podchód, by chwilkę odpocząć i wieczorem jeszcze raz spróbować sił w poszukiwaniu selekcyjnego Daniela. Jeśli jesteście ciekawi, jak zakończyła się ta nasza przygoda, to niestety będziecie musieli poczekać do kolejnego odcinka magazynu łowieckiego Dasz Bur.